Złom dobry wszystkim. Dzisiaj takie pierdółki do rozebrania mam. Toster, żelazko. No, bierzemy się. Już tu takie śrubki jakieś trójkątne, ale już mam taki zestaw bitów specjalnych, to nie problem. Nie wiem, czemu oni tam w pokrywie dają takie trójkątne śrubki. Co im to daje, jak dalej są normalne krzyżaki? Była się ty. A, tam się gdzieś ładowała. Ale się odkręciła. Toster to Klarus jakiś. Śrubeczka, o, trójkątna, ale trzeba się zabezpieczyć w różne końcówki i wtedy nic nie jest straszne. Zobaczymy, co tam w środku. Raczej rewelacji żadnych nie będzie, takie tam trochę plastiku, trochę metalu, żadnych. No, jedyne najlepsze z tego wszystkiego to jest chyba kabelek. O. Zobaczymy, co to tutaj będzie. No, wyłaź. Cyk. O, jeszcze chleba trochę. Co tutaj mamy? No i mówiłem, i tu już jest normalna śrubka. Hop. O, bo tu widać coś. Słońce takie, że w ogóle nic nie widzę, co nagrywam. I tutaj tak. Cyk. 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 Z drugiej strony to samo. To za ptica jakaś. Muszę mieć tempę tamte, gdzie ja był. O. I to całe idzie na złom. Ma tu śrubkę, to można odkręcić. To już się w nic nie bawimy, bo to nie ma najmniejszego sensu, więcej czasu. O, ogrzeź ty. Dołączyć do piekarnika. I tu co? Śrubki. Śrubki. Tu co? Tu to nic, tu nic, tu nic. O! Trochę miedziuchy będzie. Na tej płytce. Tak. Tam to utniemy tam. Lepiej wyszło. No, kabelek będzie do roboty. To. Kółeczka. Kółeczka, metalik, do metaliku, o, to do plastiku, o, hop, żeby nie było, że ekologicznie nie jestem. No i tu będzie trochę jeszcze miedziuchy,
Tu jest taki mały transformatorek, tu blaszki miedziane. Tu mosiężna ta słupka. Miedziucha. Miedziucha. O, tu jeszcze ten. Też będzie chyba mosiężny. Zaraz sprawdzimy. Jak nie, to nie ma co się mosiąc. To później sobie obczyścimy. Tak. No jeszcze tutaj są te srebrne groszki. Ale może kiedyś się zacznę to bawić. Na razie nie mam czasu. Tak. Tego tu hop. Tak. Kabelek też. Z drugiej strony też. O. Subeczka. I ta końcóweczka. O. No i to resztę do pierdzielenia. Będę się z tym bawił. O. I cały toster. Ciekawe, że te tostery sprawdzałem po 500-600 zł kosztują. Nie wiem za co tam taka cena. Oj, zobaczymy jeszcze tu z tego, czy coś da radę. Jaka to blacha jest. Nierdzepka, czy co? Zwykła blacha. Zobaczymy, co tu jest grane. Diody. Diody się przydadzą. To nie, to nie. Cieńszego śrubokręta. Żeby napocząć. Kurna, nie piłem, a mi ręce się trzęsą. O, cyk. Dużo to nie waży, ale zawsze blaszka to blaszka. Bebele. Trzeba przydzwonić chyba młotkiem. Może tym da radę. No, da radę. Uważać, bo to ostre. Po co się skaleczyć? Hop. Bardzo siedzi. Muszę później zobaczyć na internecie, to gówno kosztowało. O, jest tam plastik. Hop. Hop. O, to te miedziuszkę tutaj do pudełka. Nie będziemy wszystko czyścić, bo to nie ma co marnować czasu. Muszę zrobić sam film z rozbierania tych różnych transformatorków. Jak już za człowiek za jedno się bierze, to za jedno. Nie ma co
tracić czasu. Tak. To do przeczyszczenia, do obrania, śrubki. Blacha do blachy. Hop. No, jeszcze jakiś chleb dla ptaszków się zresetował. To. Plastiku. O, tu jeszcze jest miedziucha. I to wszystko na ten temat. Tak. Zaraz bierzemy się za żelazko. O, teraz trzeba przeczyścić trochę stół. Czyszczenie jakby szybciutkie. O, ile to już jest? Filmu 11 minut, a to zdążymy jeszcze też żelazko machnąć. O. Cyk. Co to za jakaś śrubka? Znowu jakaś trójkątna. Nie, to jakaś taka gwiazdka. Zaraz. Bity specjalne, tak zwane. O, wszelkiego kalibru. Takie, co są nie w kompletach, ich nie ma. To się nazywa zestaw bitów specjalnych. O, za mały. Krótkie biegły. O, to jest ten zestaw bitów specjalnych. Hop. Jasna cholera, nie pasuje. Jak nie pasuje, kurwa, musi pasować. No nie. Chyba tu woda była. Się śrubki, że mnie odkręcać, to rozjeżdżają. Co my tu mamy? Hop. Tak. Hop. O, kawałek bożądzu, jak bo nie dydy. Chyba ta wersja. Co tu my mamy za śrubki? Takie zardzewiałe, że nie widać jakie. Ale co nas tu obchodzi? Hop. Jakie śrubki? My nie będziemy się bawić w śrubki. Hop. Słońce to nic nie widać. Dobra. Hop, siup. Tu jeszcze cyk. Tu cyk. Ta. Tu już się więcej nie bawimy, bo to...
są razem rozgrzewane różne sprawy. Jeszcze sprawdzimy, czy ciąga. Tu jest kawałek aluminium, ale to jest trzeba grzał, kiedy tam. Szkoda czasu. Gdzie tam? Tu nic nie ma ciekawego, same pojemnik na wodę, ucho, cyk, 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 o, i z całego żelazka, cały biznes. O. Hop, hop. Słońce dzisiaj takie, że ciężko nagrywać w ogóle, co? Musiała być niezła woda tutaj, bo wszystko zardzewiałe. Tam. Się bawić tam. To nawet... Jest trochę mosiądru, trzeba to potem rozciąć. Te wkładki są mosiężne, ale co z tego, że wkładki mosiężne, jak ten, śrubka jest metalowa. No to co to daje? Tu będzie kawałek mosiądru. Gdzie jest moja tacka? Na rozbieranie. O, cyk, kabelki do zbiórki, tu jest metal, tu jest mosiądz. To jest metal, teraz sprawdzimy. Metal, tu nie kabelek, tu kabelek mosiądzu, taka sztyca do rozebrania, śrubka. A te śrubki to są do wyrzucenia. Ta może być, o. Niektóre śrubki zbieram, bo, ale to muszą być niezardzewiałe. Jak są zardzewiałe, to do widzenia. Metal. No i to zostały jeszcze dwa kabelki, ale kabelki to osobno. O, to trzeba maszynę ustawić i jechać już. O, jeszcze kawałek plastiku tu został. O. 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 Kabelków się już trochę zebrało. Z ostatniego tego. No dobra. To na dzisiaj... Tylko tyle, bo słońce leje się ze mnie. A jeszcze pokażę wam moje skrzynki, co robiłem. Bo to mi się zoom włączył. O, trzy skrzyneczki. I tu będą takie jakieś inspekty, czy coś, co NASA tam robi. O. To na taką skrzynkę trzeba dwie palety, bo takie słabe drewno, że się łamie. No, woda namoczona na brykiet z tekturą. No, i to tak sobie, o, plastik jeszcze do wyrzucenia. I tak sobie życie płynie. O, łyknę sobie. O. A. No to pozdrawiam wszystkich. I do następnego.